Nabór do szkół i przedszkoli realizowany jest w Suwałkach drogą elektroniczną od lat. Teraz do podmiotów prowadzących internetowy nabór dołączają tutejsze żłobki. Wprawdzie wciąż miejsc jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, a kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, to warto zasady rekrutacji poznać, bo ta istotnie różni się od tej przedszkolnej czy szkolnej. Jak informuje Roman Rynkowski, zastępca prezydenta miasta, nabór do żłobka będzie miał charakter ciągłe. Jak twierdzi, takie rozwiązanie umożliwi prowadzenie całorocznej rekrutacji oraz sprawne zarządzanie całym procesem naboru. Najważniejsze jego zdaniem będzie to, że rekrutacja stanie się transparentna dzięki stałemu dostępowi do informacji o kolejnych etapach tego procesu. W planach miasto ma, o czym już informowaliśmy, uruchomienie kolejnej placówki żłobkowej. Tym razem przy ulicy Nowomiejskiej, gdzie niegdyś było przedszkole, a teraz jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W obiekcie po jego modernizacji może się zmieścić ponad 120 maluszków. Do programu Maluch Plus już został złożony stosowny wniosek o wsparcie finansowe i uzyskanie pieniędzy. Właściwie pozostaje tylko kwestią czasu. Aktualnie założenia programu rządowego są takie, że każdy samorząd ma zagwarantowane pieniądze na tego rodzaju inwestycję. Jak obliczono, na utworzenie 123 miejsc żłobkowych miasto może pozyskać 6,5 miliona złotych. Byłby to drugi w Suwałkach żłobek utworzony z tego programu.